Panie marszałku, Wysoki Sejmie, rząd PO i PSL-u najpierw chciał złupić kierowców, potem działkowiczów. Obecnie niejako zezwala na okradanie polskich rolników z ich świętości, polskiej ziemi. Udało się niestety złupić składki emerytalne. Nakazał ten rząd Polakom pracować do 67 roku życia. Nawet na drodze niekonstytucyjnej zabrał świadczenia pielęgnacyjne opiekunom osób niepełnosprawnych. Teraz ten rząd PO-PSL-u dokonuje zamachu na następną polską świętość. Polskie lasy, nasz skarb narodowy, chce dokonać rozbioru 1/4 terytorium własnego kraju. Zamierza zburzyć wzorzec, modelowe rozwiązania w lasach państwowych, które nam zazdroszczą w świecie. Zatem ten rząd zagarnia własność narodu, nie pytając go o zgodę. Rząd PO-PSL-u myśli, że wie najlepiej. W tym miejscu warto przytoczyć powiedzenie François Bujarda. Nie ucz wilka, jak przetrwać w lesie, bo weźmie cię za barana i poniesie. Tymczasem ten sam rząd PO i PSL-u 2 miliardy złotych za gadżet kolejowy Pendolino. Obecnie składy rdzewieją w Centrum Serwisowym PKP. Za aferę Komisja Europejska zablokowała wypłatę Polsce 1,6 miliardów złotych. W 2013 roku premie na urzędniku 46 milionów złotych. Rząd i państwowe urzędy mają 1700 samochodów, to jest o 200 więcej niż Polska ma karetek ratownictwa medycznego. Także pytanie konkretne. Czy rozstrzygnięte są przetargi na wykonawstwo prac leśnych przez zakłady usług leśnych na rok 2014? Dziękuję.